Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Dzień dobry, Łukasz Nogaj, witam w Mocnej Rozmowie. Dziś naszym gościem jest pan Dariusz Wójcik, radny Rady Miejskiej. Póki co niezrzeszony. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy, o tym zrzeszaniu się właśnie w Radzie. Natomiast chciałbym na początek zapytać o kampanię samorządową, bo wychodzą coraz to nowsze kwiatki, więc przede wszystkim, czy pan, którego kandydata pan wspierał Prawa i Sprawiedliwości? Czy Roberta Prygla, czy Artura Standowicza? Nie, no panie rektorze, startowałem z Prawa i Sprawiedliwości. Moim kandydatem na prezydenta był Artur Standowicz i wspierałem Artura Standowicza. Wczoraj pan Artur Standowicz w mediach społecznościowych zamieścił dość wymowny komentarz do całej tej sprawy. Nie wiem, to była pomyłka działaczy PiS-u, że jednak wspierali Roberta Prygla? Ja nie wiem, panie rektorze, to trzeba zapytać, jeżeli tak było, innych działaczy PiS-u. Ja uważam, że Artur Standowicz był bardzo dobrym kandydatem. Wczoraj jego wystąpienie na Facebooku miało wymowny wydźwięk i myślę, że chyba z mojej strony to już jest etap, gdzie nie ma sensu się na ten temat wypowiadać. To jest historia i myślę, że tą sprawę powinni rozstrzygnąć sobie państwo w gronie Prawa i Sprawiedliwości. Jakby tu ja już jestem osobą z zewnątrz, chociaż dochodzą do mnie słuchy, że mimo tego, że złamałem statut, nie przystępując do klubu, dalej podobno jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nikt nie miał czasu mnie usunąć. Nie dostał pan jakiegoś pisma, wypowiedzenia? No nie dostałem. Czyli jest pan? Nikt mi nic nie przekazał w ogóle. Jest pan cały czas? Nie wiem, no ja uważam, że nie jestem, ale... Aha, czyli mentalnie pan nie jest, a formalnie znaczy, no, nie wiadomo. Nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości w Radomiu, tak? Ja mam poglądy prawicowe i nie zamierzam ich zmieniać. Ale no, to, co w Radomiu, to jakby już jest poza mną. Nie uważa pan, że ten początek roku to był właśnie ten moment, kiedy PiS de facto przegrał wybory na starcie, zwlekając z ogłoszeniem kandydata? No, zgadzam się z tym, że Artur Standowicz startował w nierównej walce i w nierównym biegu, ale no, cóż, no, to zdecydowało o tym władze partii. Ja miałem inne zdanie, ale no niestety moje zdanie nie liczyło się. Czy to był początek tego właśnie rozłamu w PiS-ie? Znaczy, panie rektorze, no, trudno nazwać rozłamem. Ja odszedłem z jednego tylko powodu. Z większością osób w Prawie i Sprawiedliwości mam dalej bardzo dobry kontakt, także no, każdy ma prawo wybrać swoją drogę. Wybrałem, bo nie widziałem możliwości w takiej formule funkcjonowania. A myśli pan, że pan Robert Prygiel kłamał, czy nie wiedział, że członkowie PiS-u go wspierają? Pani redaktorze, ja mam bardzo duży szacunek do pana Roberta Prygla, bo jest postacią w świecie sportu znaną, bardzo ma duże osiągnięcia jako sportowiec. Jako człowieka go niewiele znam, ale kilka razy udało nam się rozmawiać, wywarł na mnie pozytywne wrażenie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli się startuje z jakiejś grupy ludzi, im wystawia się już swojego kandydata, no to jednak trzeba go wspierać. Ja tak robiłem. Może to była, posnujmy taką teorię spiskową, może to była jakaś próba dyskredytacji Roberta Prygla. Płaćmy mu trochę pieniędzy od członków PiS-u, wtedy nie będzie mógł mówić, że z PiS-em nie ma nic wspólnego. Chyba daleko idące daleko. Wnioski, moim zdaniem chyba tak. Zatem musimy zapytać samego zainteresowanego. Niestety problem jest taki, że politycy, kiedy chcą się pochwalić jakimiś osiągnięciami albo zachęcić do głosowania na siebie, chętnie przychodzą do mediów, natomiast jak jest problem, to czasami chowają głowy w piasek. No to należy ich pytać, bo ja, jak pan wie, zawsze jestem do dyspozycji, jeżeli jestem na miejscu, tak? No teraz oczywiście tydzień temu odmówiłem panu, ale nie było mnie w Radomiu, byłem na wyjeździe. Ale dzisiaj już jestem, odpowiadam na pytania. To się zgadza, potwierdzam, pan Dariusz Wójcik nigdy nie ucieka przed pytaniami. Panie radny, zapowiadał pan, że we wrześniu powstanie nowa siła polityczna w Radomiu. Jak idą prace nad tym? Panie redaktorze, nawet wczoraj spotkaliśmy się w grupie osób.
pracujemy, będziemy robili jakieś tam analizy, jakieś badania zlecali, ale myślę, że taki projekt jakby lubi ciszę, tak? I dopiero wtedy, jak już wszystko będzie dopracowane, jak będziemy znali zarówno potrzeby członków stowarzyszenia, tak, jakie mają oczekiwania od tego stowarzyszenia, to wtedy będziemy formalizować to. Myślę, że pośpiech w tej sytuacji nie jest wskazany. Wybory są co 5 lat, jeszcze prawie 5 lat jest do wyborów, także spokojnie, na pewno będzie o nas słychać. No ale do wyborów trzeba też jakoś działać i trzeba głosować w Radzie Miasta. No ale to... Pan jakąś buduje koalicję w Radzie, czy to Radzie? Nie, panie redaktorze, ja powiedziałem, że ja nie mam zamiarów nikogo wyciągać z żadnej partii politycznej ani stowarzyszenia. No, każdy może sam, jeżeli ktoś będzie chciał przystąpić, no jest mile widziane, ale żebym jako kogoś wyciągał, tym bardziej z Prawa i Sprawiedliwości, to nie, bo mnie nie zależy na tym, żeby klub Prawa i Sprawiedliwości nie istniał. Przecież ja się stamtąd wywodzę, mocno byłem z tym utożsamiany. Startowałem w wyborach z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jestem osobą, która by kogokolwiek chciała wyciągać i dokonywać jakiegoś tam rozłamu i wprowadzenia awantury. Radnych czekają trudne decyzje w najbliższym czasie. Tak się domyślam, bo mówi się przynajmniej o tym, że będzie próba podwyżki podatku od nieruchomości, ale może też dojść do głosowania nad wygaszeniem mandatu wiceprzewodniczącej Agnieszki Stolarczyk. Czy pan przemyślał ten temat, jakby pan ewentualnie zagłosował? Panie redaktorze, jedno to nie, no nie poprę podwyżek podatków od nieruchomości. Mówiłem już o tym w kampanii wyborczej i nie mam zamiaru zmieniać zdania. Ja uważam, że w tej chwili przedsiębiorcy, chociażby radomscy, nie są w stanie tak wysokich podwyżek udźwignąć. Ja nie wiem zresztą, jakie te podwyżki będą. Będzie sesja, będziemy dyskutowali. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek wygaszenie mandatu komukolwiek, to zawsze mówiłem, że nie ja wybierałem radnych i ja nie będę głosował za ich odwołanie bez względu, kogo by nie dotyczyło. Są od tego odpowiednie organy, ale które powinny się tym zająć. Tak samo, jak byłem, tak samo jak byłem przeciwny odwołaniu z pracy pani radnej Pastuszki Chrobotowicz, no bo to była decyzja polityczna. Pani Stolarczyk ma prawo bronić się. Ma prawo bronić się i pewnie będzie z tego korzystała i o tym, czy jest radną, czy nie, zdecyduje sąd, a nie wójcik Dariusz. Sąd czy wojewoda? Myślę, że pani radna ma prawo, jeżeli wojewoda wygasi, to ma prawo odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później Naczelnego, czyli tak naprawdę na końcu to sąd. Czyli według pana rada powinna tu się zachować jak Szwajcaria? Znaczy dokładnie tak. Nie my wybieraliśmy. No, radnych wybierają mieszkańcy Radomia i to oni decydują, czy powierzają dalej mandat, czy nie. A jeżeli mieszkańcy Radomia nie mogą się teraz wypowiedzieć, to tego są instytucje państwowe, które takie działania podejmą. Czekamy zatem na rozwój wypadków. Moim państwa gościem był pan Dariusz Wójcik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio Radom 87,7.